Jesteśmy z Kubą Korusem już. Zmienił mi się gość na fotelu pasażera. Dzień dobry, witam. Cześć, się. Dzień dobry. Cześć. No, widzieliśmy przed chwilą fragment wypowiedzi wczorajszej marszałka Sejmu, pana Hołowni. Powiedz, czy myśląc o tym, co się wydarzy, bo TVN podał nieoficjalnie 15 października. Tak jest, taka symboliczna data na rocznicę, pierwszą rocznicę po wyborach. No właśnie. Czy to jest ten dzień, kiedy wszyscy usłyszymy jakieś podsumowanie? Nie, zdecydowanie nie. To znaczy, mi się wydaje w ogóle to złym pomysłem od samego początku. Okay. I już tłumaczę Państwu, dlaczego moim zdaniem tak jest. Otóż dlatego, że niepotrzebne jest ziobrystom robienie i tworzenie im męczennika, moim zdaniem, a do tego się to sprowadza. Bo czym się to skończy? Po pierwsze, proszę Państwa, z tego co wiemy, to biegli faktycznie nie przesłuchali w ogóle Zbigniewa Ziobry, to znaczy nie sprawdzili jego stanu zdrowia w taki sposób, że po prostu go zbadano. Sięgnięto do dokumentów medycznych ze szpitala. To jest co do zasady, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. To jest jego zdaniem wystarczające. Okej, być może tak faktycznie jest i być może taka jest praktyka, ale my nie wiemy tak naprawdę, w jakim stanie jest dzisiaj Zbigniew Ziobro. Widzieliśmy go na kilku zdjęciach. No, ale złośliwi twierdzą i piszą takie komentarze: Zbyszku, jak twój hiszpański. No, sugerują, znaczy, że... Tak, że gdzieś wypoczywa, tak, rozumiem, tak. Oczywiście. I być może nawet tak jest, tylko ja pamiętam, jak kiedy doszło, pamiętają Państwo na pewno do słynnego przeszukania domu Ziobry. I on się tam dosyć szybko pojawił, to też w ogóle tak. Było wtedy zastanawiające, że tak szybko, ale on wyglądał wtedy fatalnie i ja nie mam podstaw też, żeby twierdzić, że to w ogóle było jakieś wymyślone, zmyślone, bo też przecież takie w przestrzeni publicznej pojawiały się komentarze. No ja widziałem jednak walczącego z chorobą człowieka, jak każdy z naszych widzów i prawdopodobnie w tym samochodzie, jakby mamy gdzieś w rodzinach historie onkologiczne. Tak. To znaczy z tego syfu, proszę Państwa, wychodzi się często bardzo, długo. Bardzo, bardzo długo. I teraz wiemy na przykład, że Ziobro będzie słuchany 2 godziny z przerwą. Ja, jak Państwo wiedzą, obserwowałem obrady komisji przez ostatnie pół roku, wszystkich praktycznie, i 2 godziny na komisji to jest nic. Tak. To jest naprawdę nic, nie dowiemy się niczego. Pół godziny, zatwierdzanie, jakaś formalności, potem pół godziny szybkich pytań, potem znowu przerwa i tak dalej. Ale czego ja się obawiam? Obawiam się, że dostaniemy po prostu schorowanego człowieka, którego przepytuje komisja śledcza, i ja nie do końca widzę podstawy, już tego Ziobrę przepytywać. To znaczy... Wydaje mi się, że to jest jednak trochę rozpaczliwy ruch Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, no, która przez ostatni czas nie posunęła się w ogóle naprzód. No, ale też chyba nie ma narzędzi, chyba nie ma też... No właśnie. Tutaj, że tak powiem, pomocy z żadnej strony. No właśnie, jest kompletnie osamotniona. My to też wiemy z informacji nieoficjalnych, ale też z publikacji Kamila na przykład. Dokładnie. W Onecie. Tak. I teraz tak, z Komisją nie współpracuje prokuratura, proszę Państwa, i z Komisją nie współpracują służby. I bez tego nie da się w ogóle zrobić kroku naprzód. Więc obawiam się, że bez dokumentów skończy się po prostu jak słynnym przesłuchaniem Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętają Państwo, Jarosław Kaczyński przyszedł, no i po prostu rozłożył tę komisję na łopatki. Dlaczego? Nie dlatego, że Jarosław Kaczyński jest takim doskonałym retorem, tylko dlatego, że po prostu nie było dokumentów i było słowo przeciwko słowu. Bo jak to powinno wyglądać? Powinno to wyglądać w ten sposób, że komisja zadaje pytanie Zbigniewowi Ziobrze, Ziobro odpowiada: nie wiem, nie pamiętam. No więc komisja sięga w tym momencie do kwitów, bierze dokument i pokazuje: ale my mamy dokument. Kiedy pan, powiedzmy, jesienią 2019 roku aprobował wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, żeby kupić Pegasusa. Tak. I tylko w ten sposób tak naprawdę tych świadków można konfrontować. Bez tego to się zacznie po prostu jakaś taka cza przepychanka. No, ale będziemy słuchać o tych członkach komisji. Jak oficjalnie komisja nawet nie wie, kto był podsłuchiwany. No i właśnie, tutaj dochodzimy do sedna. Tak. Wszystko, co jest w komisji, jest nieoficjalne. Czyli tak oficjalnie jest. Ja bym mogła też sobie taką komisję u siebie w domu przy stole założyć. No właśnie, proszę Państwa, co więcej, są informacje, że dlaczego my tak naprawdę się jako dziennikarze... Jest opór. To znaczy, jest opór służb. Kto stawia go najbardziej? ABW? Z tego, co wiadomo, najprawdopodobniej CBA. Najprawdopodobniej CBA. Co jest w ogóle takim dziwnym jakimś twistem w tej historii. Czyli to Państwa, są jeszcze ludzie Kamińskiego i Wąsika? Nie, właśnie nie. Szefowa CBA tak naprawdę jest już z nowego rozdania. Znaczy jest ze starych struktur CBA, ale jest z nowego rozdania. Zresztą nominowana już, tak. Tak, i była zresztą nominowana najprawdopodobniej za sprawą też może nie nacisków, ale pewnych sugestii senatora, europosła Krzysztofa Brejzy. I z tego, co wiadomo, największy opór jest właśnie w CBA. Ale dlaczego, proszę Państwa, jest największy opór w CBA? Dlatego, że to by trzeba
przynosić dokumenty na kolegów. Bo co do zasady, w służbach specjalnych zmieniło się kierownictwo. What's in Vegas, stays in Vegas, tak? Tak jest, dokładnie. To znaczy... No dobrze, ale tak. Czyli jeżeli komisja chciałaby zaprosić jakiegokolwiek agenta, który brał udział w... No, w działaniach operacyjnych dotyczących tej sytuacji, to po pierwsze nie wie, który to agent, po drugie nie dostanie tej informacji, a po trzecie nie dostanie zgody? Nie wie, co robił, nie wie, kiedy inwigilował, nie wie, kto używał tego narzędzia, w jaki sposób, na kim. I tak musiałaby być na to zgoda. To jest bez sensu, słuchaj. W tym wypadku jest to kompletnie bez sensu. To znaczy, proszę Państwa, komisja w tym, jeżeli to by miało działać w taki sposób jak teraz, to ta komisja naprawdę powinna zostać zawieszona na kół. Ale to rządzący o tym wiedzą? Czy to wiemy my i komisja? Znaczy, rządzący muszą o tym wiedzieć, bo przecież są publikacje na ten temat. My tak naprawdę gdzieś od pół roku gardujemy o tym, że ta komisja stoi w miejscu, gdzie. Ale to można przeskrolować, wiesz, nie czytać. No i być może tak jest. Być może tak jest. Proszę pamiętać, że w międzyczasie zmienił się też nadzorca służb, to znaczy dzisiaj jest nim Tomasz Siemoniak. Zadawano zresztą ministrowi to pytanie. On odpowiadał, że zrobi wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić. Tylko, że mi się wydaje, że to jest po prostu opór na niższych strukturach. To znaczy, że faktycznie gdzieś na średnim szczeblu... Operacyjni najbardziej, tak? Dokładnie, że gdzieś na średnim szczeblu nie do końca chcą się dzielić wiedzą. Wiecie no państwo, oni też mogą też się zasłaniać po prostu bezpieczeństwem, tajemnicą państwową. W tym sensie, że przychodziły zlecenia od polityków na polityków, no bo wiemy, że na przykład był podsłuchiwany Brejza, wiemy, że był podsłuchiwany Karnowski. Ale operacyjni wykonywali tylko te słynne rozkazy i prawdopodobnie dlatego operacyjni nie chcą brać w tym wszystkim udziału. No i dlatego po prostu obawiam się, że będziemy mieć do czynienia z jakąś smutną farsą tego 15 października. Ja zresztą nawet nie wiem, czy ten 15 października to nie jest... Czy nam te symbole są, proszę Państwa, potrzebne? Moim zdaniem niekoniecznie. Żebyśmy mieli jasność, ja życzę Zbigniewowi Ziobrze zdrowia właśnie po to, żeby on stanął przed wymiarem sprawiedliwości. To znaczy to, co robiła suwerenna Polska, to jest jeden wielki skandal. Fundusz Sprawiedliwości, zawłaszczenie prokuratury, zniszczenie prokuratury, wywrócenie jej do góry nogami. Wywlekamy się z tego do dziś i do dziś tak naprawdę z tego nie wypełniliśmy. To jeszcze daleka droga. No, zobacz na Trybunał, zobacz na KRS. Otóż to. To są jeszcze miesiące. Zdecydowanie tak. I naprawdę będziemy z tego jeszcze wychodzić bardzo długo i naprawdę z tego powodu Zbigniew Ziobro powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Ale czy to się uda... I czy ta sprawiedliwość przyjdzie podczas przesłuchania na Komisji Śledczej do spraw Pegasusa? No ja mam niestety wielkie wątpliwości. Obawiam się, że skończy się pyskówkami, że skończy się... Czy że po prostu obejrzymy kolejne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, co by nie mówić, Zbigniew Ziobro po pierwsze jest niezłym retorykiem, a po drugie on też ma... Przypominam, że on zbudował swoją karierę na Komisji Śledczej tak naprawdę. Ma duże doświadczenie. Więc on ma naprawdę duże doświadczenie. On też wie, jak grać z kamerami. Wie doskonale, jak zrobić z tego. Ale też będzie, przypuszczam, mówił to, co chce, a nie to, co będzie pytane. Ale oczywiście. Bo ma duże doświadczenie, To będzie jakieś miejsce po prostu do tego, żeby on wygłosił swoje oświadczenia, swój statement. I proszę też pamiętać, że kiedy polityk coś takiego robi, kiedy to gdzieś zostaje w przestrzeni publicznej, to potem tak naprawdę trzeba to wszystko prostować. To znaczy, że on oczywiście opowie swoją wersję i od tej wersji trzeba będzie się potem znowu odbijać. Ale dostanie szansę na to, tak? Ja nie wiem, czy tę szansę powinien dostać. Moim zdaniem powinny przemówić dokumenty, powinny przemówić zeznania osób, które faktycznie brały udział w inwigilacji. Bo na razie, bo też jest kilka poziomów, tak? To znaczy, bo... Ale 15 października to są co? 3 tygodnie. To jest naprawdę niewiele czasu. Myślisz, że tutaj formalnie coś jeszcze, nie wiem, czymś komisja nas zaskoczy? Nie, nie tym, że dokumenty jednak trafiły na stół i członkowie komisji mogą je przeczytać? Nie, obawiam się, że nie. Poza tym pamiętajcie Państwo, że to jest tak. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa jest dosyć nietypową komisją śledczą. To znaczy, ona się zajmuje kilkoma poziomami sprawy. Mhm. I faktycznie na poziomie politycznym można przepytywać Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę. No bo ktoś wydawał te decyzje polityczne, to znaczy ktoś na to wszystko pozwolił. Pytanie tylko, czy nie powinni być przesłuchiwani na samym końcu. To znaczy, kiedy zostaną już wyjaśnione te głębsze, to całe podglebie tego wszystkiego, to znaczy kto to robił, jak, na jaką skalę, jak często, kiedy zostaną przesłuchane ofiary, kiedy zostaną te osoby skonfrontowane. I teraz, wtedy, kiedy mamy pełen ten pakiet wiedzy i
idziemy do polityków. Tak. Wzywamy polityków przed komisję. I tylko potwierdzamy to, co nam wychodzi. Dokładnie, do znaczy pokazujemy, że hej, no ale zaraz, nie możecie już mówić, że inwigilacji nie było. Inwigilowaliście na pełną skalę, inwigilowaliście Brejzę w przeddzień kampanii wyborczej, właściwie w kampanii wyborczej, w przeddzień głosowania. Czemu to miało służyć? I dopiero wtedy możemy konfrontować ten poziom polityczny. Jeżeli nie ma tej całej esencji, jeżeli nie ma całego tego podglebia wyjaśnionego, jeżeli nie ma tych wszystkich splotów okoliczności wyjaśnionych, no to naprawdę trudno jest polityków pociągnąć do odpowiedzialności, bo politycy powiedzą, no ale zaraz, no ja tylko podejmowałem decyzję albo i nie, jak Jarosław Kaczyński, przecież tam moich podpisów nie ma. Zresztą, proszę Państwa, my wiemy, jak działał PiS. No po to miał Zbigniew Ziobro ministra Wosia, żeby minister Woś podpisywał się na dokumencie dotyczącym Pegasusa, a nie Zbigniew Ziobro. Oni mieli być tymi zapałkami do ewentualnego łamania, kiedy sytuacja by się wymknęła spod kontroli, dokładnie. I oni sobie doskonale zdawali z tego sprawę, oni się na to pisali, oni mieli zresztą z tego polityczne frukty, więc no więc tak. Ale to sugerujesz, że w najgorszej sytuacji jest obecnie minister Woś? Tak, jeżeli chodzi o Pegasusa, to tak, wydaje mi się, że tak, bo tak naprawdę jak na razie to jest jedyny, zdaje się, dokument podpisany faktycznie, zresztą to nie bez przyczyny to minister Woś robił sobie te dowcipy i żarty. Pamiętają Państwo, a to, tak, że o Pegasus, konsoli. Tak, że to skrzydlaty koń, a to, że Pegasus to konsola. No, jego mina zrzedła, kiedy spóźnił się na przesłuchanie, bo służby przetrzepywały jego pokój w hotelu poselskim na okoliczności właśnie związane z Pegasusem. Więc tak, no są oczywiście pytania o Fundusz Sprawiedliwości, no bo tak jak powiedziałem, my już wiemy i to jest faktycznie potwierdzone na dokumentach, że oni w ogóle wymyślili taki dziwny obieg. To znaczy, kiedy zastanawiali się, jak sfinansować w ogóle kupno Pegasusa, no to wpadli na to, że no to być może możemy wziąć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wzięli te pieniądze, milionów złotych. Tak. No tylko, że to jest niekonstytucyjne, to jest niezgodne z prawem. Nie można było tych pieniędzy wziąć z tego funduszu, żeby za Pegasusa zapłacić. Ale jak się zapomina, że to nie są twoje, to dlaczego nie? No, my wiemy doskonale, że to była jedna w ogóle z kluczowych działalności Zjednoczonej Prawicy. Zapominanie o tym, co jest publiczne, a co jest prywatne. Wiemy to doskonale i to te kwoty szły w miliardy prawdopodobnie złotych. Ale tak, myślę, że w sytuacji pegasusowej, jeżeli miałbym mówić o politykach, to na razie w najgorszej sytuacji jest minister Woś. No ale znowu, czy to jest sytuacja, która będzie, nie wiem, niszczyła jego karierę, zostawiała go po prostu bez wsparcia i tak dalej, i tak dalej. No nie wydaje mi się. Na razie nie widać jakiejś takiej chęci rozliczenia tego wszystkiego. I to jest w ogóle dla mnie, wiecie Państwo, to jest dla mnie w ogóle bardzo zastanawiające, no bo przecież Pegasus był jednym z takich kluczowych, był jednym z kluczowych tematów. No tak, to przy kampanii przecież. Przy kampanii, tak. To niewykluczone, że to właśnie Pegasus zmienił pewną rzeczywistość późniejszą, miał tak wpływ. Jest. Więc, tak jest, więc jakaś nieudolność, bo chyba nie mam chyba. Ale zawsze mówiło się, że premier nie lubił służb. Może to wynika też z tego braku sympatii do CBA, ABW. No, wiecie Państwo, no niestety tak, wczoraj był taki dosyć ciekawy wywiad z Marianem Banasiem w Telewizji Polskiej, szefem NIK-u. I tak, on powiedział tam takie słowa. Po raporcie, słowa, rozumiem, tak? Tak, dotyczącym, około raportu. Mm-hmm. I wiecie Państwo, on powiedział takie słowa, że w Polsce problem polega na tym, że tak naprawdę nikt nie trzyma pieczy nad służbami. I wydaje mi się, że niestety tak jest. I wydaje mi się, że niestety sprawa Pegasusa to pokazuje. To znaczy, jeżeli służby na coś się uprą, a służby, jak rozumiem, uparły się na to, żeby Pegasusa na razie nie rozliczyć, to faktycznie to jest są, tak, w stanie, jak one chcą. Są w stanie to zrobić. Bo wiecie Państwo, no, to jest tak, że jakby kraj czy państwo działa w takiej sytuacji. Ale to znaczy, że nie uczymy się na błędach? Obawiam się, że się nie uczymy. Bo wczoraj Pegasusa, co jutro? No właśnie, no teraz najprawdopodobniej Hermes. Mam nadzieję, że mniej inwazyjny. I wiecie Państwo, bo to jest tak, znowu, służby naprawdę, ja się akurat tutaj z politykami PiS-u zgadzam, jakkolwiek oni wywracają ten argument na nicę i odwracają kota ogonem. Faktycznie jest tak, że w sytuacji zagrożenia wojną za naszą wschodnią granicą, w sytuacji, w której te służby przestępcze czy przestępcy dysponują naprawdę coraz lepszymi narzędziami, ja się zgadzam, że oczywiście służby powinny takimi narzędziami dysponować. To znaczy, że faktycznie służby muszą mieć narzędzia, którymi po prostu będą nas bronić. Ale
no ktoś musi trzymać na tym nadzór i sytuacja, w której po prostu służby są w stanie wykonywać to, jakby wykorzystywać te narzędzia politycznie, no jest jakaś patologiczna. Patrząc na najświeższe doniesienia, to ja bym wolała wiedzieć, co się wydarzyło z tymi osobami, dokładnie było ich 1800, obywatelami Rosji, którzy po wybuchu wojny na Ukrainie dostali polskie wizy. No więc właśnie. I wydaje mi się, że to jest temat, który należałoby zgłębić, a nie temat pana Brejzy, czy temat innych polityków, którzy na tej liście są. No i właśnie, i to jest bardzo, zobaczcie, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, czy na przykład Pegasus, oczywiście no, jeżeli to się działo do 2021, no bo potem w ogóle zabrano Polsce licencję, bo no się tak, okazało, tak, bo tak, 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 że po prostu odbywa się jakieś polityczne mambo-dżambo. Ale faktycznie to jest też pytanie, które ja bym chciał, na które odpowiedź chciałbym się dowiedzieć i być może mogłaby w tym pomóc komisja. To znaczy, jaki był zakres wykorzystywania Pegasusa faktycznie w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa Polaków? To znaczy, ilu faktycznie tych słynnych gangsterów, przestępców, nie wiem, handlarzy ludźmi, szpiegów, ilu ich udało się zatrzymać dzięki operacjom dotyczącym Pegasusa? Ja nie pytam nawet o konkrety, bo rozumiem, że konkrety muszą być ściśle tajne, ale ilu... Ale chciałbyś usłyszeć, że na przykład 35 razy został, mówię przykładowo, tak? Wykorzystany tak. W sytuacjach bardzo ważnych dla bezpieczeństwa państwa, dokładnie tak? Tak. To znaczy udało się zatrzymać, nie wiem, 7 szpiegów z tego powodu. Oczywiście mówimy trochę filmowo, tak? No oczywiście. Ale co do zasady, naprawdę do czego się to przydało. Uwiarygadnia, ale też pokazuje, że miało to sens, tak? No tak, znaczy jeżeli my wiemy, proszę państwa, wiemy mniej więcej, że tam osób takiej z przestrzeni publicznej, to znaczy na tej liście osób z przestrzeni publicznej, polityków, osoby związane z polityką, było, zdaje się, 21 czy 24. No to jaka? To ja się pytam, jaka była skala tych przestępców, których zatrzymano, tak? I mniej więcej moglibyśmy sobie to wtedy porównać. No ale ciągle nie mamy tych odpowiedzi. No i jak na razie to się zamienia po prostu w jakieś takie gonienie króliczka. I wiecie państwo, ja też rozumiem mechanikę komisji śledczych. Ja rozumiem, że to musi być w jakiejś mierze polityczny show. Mi się to może nie podobać, no ale przyjmuję to po prostu i jakby też naszym zadaniem jest relacjonowanie tego dla państwa. Tak. I o ile rozumiem, że w przypadku komisji kopertowej i wizowej faktycznie w jakiejś mierze to zadziałało. I dlaczego tak mówię? Ten raport, o którym wspomniałaś, ten raport dotyczący Nikoski, dotyczący afery wizowej. No tak, bo to jest, w ten wątek w ogóle nie weszliśmy, a musimy też o niego zahaczyć. Który został przez Gazetę Wyborczą opublikowany. 6 milionów wiz, 360 tysięcy dla obywateli krajów afrykańskich i muzułmańskich i tak dalej, i tak dalej. To tam faktycznie to, co jest, co czytamy w tych opowieściach o raporcie, bo raport zostanie dopiero dzisiaj zatwierdzony, to jest faktycznie to, co ja usłyszałem na komisji śledczej do spraw afery wizowej, to znaczy konsulowie potwierdzali to, co jest w raporcie, urzędnicy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy komisja... Działała nawet, tak, jak powinna była działać. Tak, i nawet jeżeli ona nie doszła do jakichś przełomowych konkluzji, to ona, wiecie państwo, pokazała tą całą mechanikę polityczną tego, jak to działało. Pokazała, gdzie to państwo nie działa, gdzie politykę migracyjną trzeba zmienić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie w jakiejś mierze było z komisją do spraw wyborów kopertowych. Tam poszły do zawiadomienia do prokuratury, moim zdaniem niewiele z nich będzie, ale ciągle pokazywała taką mechanikę, to znaczy pokazywała, że polityk sięgał po telefon albo wysyłał maila i próbował załatwiać jakieś sprawy rękami urzędników. I to jest już jakaś wielka wartość. Natomiast w sytuacji, w której jakby mamy do czynienia z komisją do spraw Pegasusa, no my ciągle nie znamy tych bebechów, nie? To znaczy my ciągle nie wiemy, jak to faktycznie działało, jak to ciągle funkcjonowało. Ale my ciągle nie wiemy i obawiam się, że się nie dowiemy. Jeżeli jest, potwierdzasz, bo ja też słyszę te rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiłeś i jesteś kolejną osobą, która to potwierdza, że tak jest i takie są fakty. Więc to jest takie trochę bieganie w kółko, wiesz. No, tutaj nie ma żadnego konkretu na stole. Proszę państwa, obyśmy się pomylili, oczywiście, obyśmy się pomylili, oby 15 października przyniósł jakiś przełom, ale ja jestem sceptyczny, nie sądzę. A 15 października, tak patrząc na podsumowania, powiedz, to będzie jakiś wybitny dzień? Nie sądzę. Nie sądzę. To znaczy, wydaje mi się, że nie no to będzie rok. Bardzo... To będzie bardzo symboliczna data i już odkładając przesłuchania pana Ziobry. Patrząc na to, że minęło 365 dni. Myślę, że nie ma aż tak bardzo czym się chwalić, ale z drugiej strony, proszę państwa, i my piszemy o tym regularnie w Newsweeku, to jak bardzo zaminowane państwo zostawił PiS, to jest niepojęte. To wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj w naszej rozmowie. Wywrócona prokuratura do góry nogami. TK, sądy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, będzie jeszcze trzeba naprawdę dużo czasu, zanim się to wszystko posprząta. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję ci bardzo, Kuba Korus, Newsweek. Oczywiście do Newsweeka was odsyłamy, tam więcej tekstów.